aus auf der Konferenz aus Psalm 77, dass Gott ist der Gott, der Wunder tut. Wczoraj wieczorem na konferencji mogliśmy słuchać, że z psalmu, że Bóg jest Bogiem, który czyni cud. Eins der größten Wunder ist, dass wir dies Buch haben. Jednym z największych cudów jest to, że możemy mieć tą księgę w naszych rękach. Ich habe sie in zwei Sprachen. Ja tutaj ją mam w dwóch językach. Ihr habt es in noch einer dritten Sprache. A wy macie ją jeszcze w trzecim języku. Und das Buch ist schon in fast 1000 Sprachen übersetzt, vielleicht mehr. A Biblia została przetłumaczona na 1000 języków, a może nawet na więcej. Teile davon in mehr wie 3000 Sprachen. Teile von diesem Buch. A część z tej księgi jeszcze na dużo więcej. Und es gibt noch viel mehr Sprachen. A istnieje bardzo dużo języków? Wo dieses Buch gebraucht ist, gebraucht werden müsste. Jest jeszcze wiele języków, na które powinna jeszcze zostać Biblia przetłumaczona. Ich habe auf dem Herzen etwas aus dem Buche Ezra heute Nachmittag zu bringen. Mam na sercu przeczytać dzisiejszy wieczór coś z księgi Ezrasza. Wir wenden uns ins siebte Kapitel Ezra. Das Buch selbst teilt sich in zwei Teile. Die ersten sechs Kapitel reden von dem Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Ponownej budowie, czy odbudowie świątyni w Jerozolimie. Das war etwas, das so 20 Jahre lang nahm, weil es viele Feinde gab. I okres ten trwał około 20 lat, ponieważ istnieli wrogowie. Zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7 ist eine Zeitspanne von etwa 40 Jahren, vielleicht etwas mehr. A pomiędzy rozdziałem 6 a 7 jest około okres 40 lat, a może nawet więcej. In der Zeit passt eigentlich das Buch Esther. I w tym okresie można by powiedzieć, że odgrywa się historia z księgi Ester. Und der König, von dem wir in Kapitel 7 lesen, ist ein Sohn von Esthers Mann, aber nicht, wir wissen nicht, ob Esther die Mutter war oder nicht. Er hatte ja viele Frauen. I tutaj król opisany w tym rozdziale jest synem Nebukadnesara, czyli męża Estery, ale nie wiemy, czy Estera była jego matką, ponieważ ten król miał więcej żon. We lesen hier von einem Ezra im ersten Vers. I w pierwszym rozdziale czytamy o tutaj o Ezraszu. Er ist ein Priester. On jest kapłanem. Vers 5 sagt uns, dass er ein Nachkommen Aarons, des Hauptpriesters, war. I w wierszu 5 czytamy, że był on potomkiem Aarona, tego najwyższego kapłana. Les bitte Vers 6. Bis 10. Czytamy werset od 6 do 10. Siódmy rozdział od wiersza 6 do 9. Tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu, a był uczonym biegłym w zakonie Mojżeszowym, który nadał Pan, Bóg Izraela, ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę. Wyruszyli też z nim do Jeruzalemu niektórzy z synów izraelskich oraz z kapłanów i lewitów, śpiewaków, odźwiernych i sług świątynnych w siódmym roku panowania króla Artaxerxesa. A przybył on do
Jeruzalemu w 5. miesiącu. Był to 7. rok panowania tego króla. Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na 1. dzień 1. miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu 1. dnia 5. miesiąca, jako że była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga. Wysnoń. 18. Jeszcze 10. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Hier lesen wir von einem zweiten, zweiten Rückgang nach Jerusalem. W tym rozdziale czytamy o drugim powrocie do Jerozolimy. Ich möchte etwas vergleichen. Chcę coś porównać. Am ersten Abend der Konferenz hatten wir einen Vortrag über den Ausgang der Israeliten von Ägypten. Pierwszy wieczór konferencji słuchaliśmy wykładu o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Wie Pharao versuchte dies auf alle Weise zu verhindern. Jak Faraon chciał na wszelkie sposoby temu zapobiec. Erst er dürfte nicht gehen. Najpierw nie mogli w ogóle wyjść. Dann wenn er geht, geht nicht weit weg. A później, jeśli idziecie, to nie idźcie daleko. Dann ihr Männer könnt gehen, aber die Kinder müssen hier bleiben. A potem powiedział, wy mężczyźni możecie iść, ale dzieci muszą zostać. Und endlich, ihr könnt gehen, aber ihr müsst euer Vieh hier lassen. A później powiedział, możecie iść, ale musicie zostawić swoje bydło tutaj. Und der Feind versucht, dass wir nicht da sind, wo der Herr uns haben möchte. I wróg chce, żebyśmy nie byli tam, gdzie chce, żeby nas mieć Bóg. Der Herr brachte das Volk doch raus. Erstens in die Wüste, endlich in das Land. A Bóg mimo wszystko wyprowadził lud z tego Egiptu najpierw na pustynię, a potem do kraju. Als sie rausgingen, waren es 603.550 Männer, die kriegsfähig waren, und dann die Weiber und Kinder noch dabei. Kiedy wychodzili, było 603.550. 6300 ileś tam mężczyzn zdolnych do walki, oprócz kobiet i dzieci. Insgesamt vielleicht 2,5 bis 3 Millionen Leute. Wszystkich razem mniej więcej od 2,5 do 3 milionów ludzi. In diesem Buch sind wir viel weiter gekommen. W tej księdze doszliśmy do daleko dalej. Israel war Gott nicht gehorsam. Izrael nie był posłuszny Bogu. Und sie wurden erst von den Assyrern, das nördliche Reich, i najpierw przez Asyryjczyków z Królestwa Północnego. Dann von den Babylonier, das Südreich, gefangen genommen. A następnie przez Babilonczyków z Królestwa Południowego zostali wzięci do niewoli. Und aus ihrem Land weggeführt. I zostali uprowadzeni ze swojego kraju. Gott hat gesagt, das letzte, das die babylonische Gefangenschaft sollte 70 Jahre dauern. A Bóg powiedział, że ta niewola babilońska będzie trwała 70 lat. Jesaja hatte schon den Namen des persischen Königs gegeben, der die Juden frei machen würde, in ihr eigenes Land zu gehen. A prorok Izajasz już wcześniej zapowiedział imię perskiego króla, który miał wyprowadzić ich z tej niewoli i poprowadzić z powrotem do swojego kraju. Der König Kores. To był król Cyrus.
erste große persische König. Pierwszy wielki perski król. Und am Anfang des Buches lesen wir, dass dieser König befahl, der Herr hätte ihm dazu geboten, dass die Juden zurückgehen könnten, sie könnten wieder ihren Tempel bauen. A w tej księdze na początku czytamy o tym, że Bóg poruszył jego serce do tego, że pozwolił właśnie temu królowi wyjść i odbudować świątynię. In diesen Büchern nach der Wegführung nach Babylon finden wir Gott als den Gott des Himmels. I w tych księgach znajdujemy, w tych księgach, gdzie jest opisany ten powrót ludu izraelskiego, czytamy o Bogu jako Boga niebios. Die heidnischen Leute glaubten immer, dass ein Gott einen bestimmten Kreis hätte, wo er Gott war. Poganie zawsze myśleli, że Bóg miał wyznaczony krąg, którym mógł być Bogiem. Und eine sehr große Kirche hat dieselbe Idee mit ihren Heiligen. A wielki kościół miał ten sam pomysł przeniósł na świętych. Die haben es aus den Heiden übernommen. Oni to przejęli od Pogan. Und man findet in diesem siebten Kapitel etwas später, wo das Befehl dieses Königs gegeben wird. A w tym rozdziale znajdujemy dalej wykonanie tego rozkazu właśnie tego króla. Er spricht von dem Haus, zum Beispiel Vers 16, von dem Haus ihres Gottes, das in Jerusalem ist. Und er spricht dem Altar des Haus eures Gottes, das in Jerusalem ist. Und so weiter. Er spricht immer von Gott als der Gott, der für sein Volk in diesem Land war. I to czytamy właśnie o tym królu, jak on to mówi, na przykład w wersecie 16. Jest Bóg w Jeruzalemie i na przykład ołtarze, które tam są, po prostu zawsze ograniczał to do Boga, który tylko może panować nad jednym kręgiem osób i w jednym miejscu. Er nennt Esra in Vers 12 den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels. I on nazywa Esdrasza kapłana, uczonego w zakonie Boga niebios. Er erkennt den wahren Gott als Gott des Himmels. On rozpoznaje prawdziwego Boga jako Boga niebios. Aber es war nicht, dass es sein Gott war. Ale on nie uznał go jako swojego Boga. Aber er wollte auch diesen Gott ehren. Ale on chciał tego właśnie Boga wysławiać. Er sagt in Vers 23, alles was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, soll für das Haus des Gottes des Himmels sorgfältig getan werden. Na przykład w wersecie 23 czytamy, że on mówi, co Bóg niebios każe, niech będzie wykonany dla Boga niebios. Denn warum sollte ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommen? Aby jego gniew nie rozgorzał przeciwko Państwu króla i jego synów. Menschenreligionen sagen, man muss Werke tun, Gott zu gefallen, sonst wird Gott ärgerlich und straft euch. Ludzkie religie mówią, że trzeba wykonywać różne uczynki dobre dla Boga, ponieważ jeżeli tego się nie będzie czynić, to Bóg się rozgniewa i nas ukaże. Wie gut, dass wir durch Gnade errettet sind. Jakaż jakże cudownie, że my jesteśmy uratowani przez łaskę. Unser Heil ruht nicht auf unseren Werken. A nasze zbawienie nie polega na naszych uczynkach. Es ruht auf dem vollbrachten Werk des Herrn Jesus. A jedynie na dokonanym dziele Pana Jezusa. Aber wir lasen in diesen Versen, die gelesen wurden, dass Esra eine Gruppe zurück nach Jerusalem nimmt.
Ale my czytaliśmy w tych wersetach, które zostały tu przeczytane już, że Ezdrasz chciał pewną grupę ludzi zabrać do Jerozolimy. Ich habe oft daran denken müssen, am Pfingsttag, wo die Versammlung Gottes anfing, 3000 in einem Tag, in einer Stadt, bekehrt. Ja muszę zawsze pomyśleć przy tym o Dniu Zielonych Świąt, kiedy zostało utworzone zgromadzenie. Einige Kapitel später in der Apostelgeschichte, die Zahl ist schon bis 5000 gewachsen. I w tym czasie nawróciło się 3000 dusz, a później parę rozdziałów czytamy, że liczba ta wzrosła do 5000. Und in der Apostelgeschichte, in den ersten Jahren, wird das Evangelium sehr verbreitet. I potem czytamy jak, o tym, jak Ewangelia bardzo się szybko się rozszerzała, rozprzestrzeniała. Was Gott anfängt, fängt immer ganz groß und herrlich an. Kiedy Bóg coś zaczyna, to On zaczyna zawsze w cudowny i wielki sposób. Je länger etwas in Händen der Menschen ist, je mehr geht's runter. Im dłużej natomiast coś jest w rękach ludzi, to tym szybciej spada to w dół. So war es auch, als die Israeliten aus Ägypten zogen, es waren Millionen. I tak samo było właśnie w tym czasie, jak Egipcjanie wyszli z jak Izraelici wyszli z Egiptu, to były miliony ludzi. In Kapitel 2 von diesem Buch gehen weniger als 50.000 zurück. A teraz w Księdze Ezdrasza w drugim rozdziale czytamy, że mniej niż 50 tysięcy wracało z powrotem. Ungefähr 60 Jahre später, hier in diesem Kapitel und im nächsten, führt Ezra eine zweite Gruppe zurück und es sind vielleicht 2000. Około 60 lat później, czytamy to teraz w tym rozdziale jeszcze późniejszy, w tym siódmym i późniejszym, o tym, że Ezdrasz wziął grupę około 2000 ludzi. Z powrotem do Jerozolimy. Nie. Kirchengeschichte zeigt uns, wie Gott alles groß angefangen hat in der Apostelgeschichte. Historia Kościoła pokazuje nam, jak wszystko w tak wielki, cudowny sposób się zaczęło. Tak. Es ging eine kurze Zeit lang gut weiter. Jakiś czas później szło, jeszcze dobrze się to toczyło. Dann sieht man schon in der Offenbarung, die Versammlung in Smyrna hat viel Verfolgung gelitten. A później czytamy o objawieniu, na przykład o zgromadzeniu w Smyrnie, jak musiało cierpieć wielkie prześladowania. Und bis zur nächsten Pergamos, da kommt die Welt rein. A do Pergamu wszedł się. Wkroczył w świat. Die erste Liebe war schnell weg. Pierwsza miłość szybko przeminęła. Und wir sind sehr dankbar, dass vor etwa 200 Jahren, nicht ganz so, Gott hat eine neue Erweckung gegeben. Jesteśmy wdzięczni, że Bóg około 2000 lat wcześniej dał też wielkie ożywienie. Nicht so etwas Großes wie im Anfang, aber doch war es eine schöne Erweckung. Pomimo, że nie było ono takie wielkie jak na samym początku, ale mimo wszystko było to ożywienie. In Mitte der 1800 gab es mehr wie 700 Versammlungen in Großbritannien. Alleine. Mehr als 700. W latach 1800 w Wielkiej Brytanii na przykład było ponad 700 zgromadzeń. Vor dem Gebot, Verbot in Deutschland 1937 waren es auch ungefähr 700 Versammlungen. Das. A przed zakazaniem w roku 1937 w Niemczech też taka liczba była praktycznie w Niemczech, tyle zgromadzeń było. Es kommen Trennungen. Ale nastały podziały.
Pomiędzy ludźmi istnieje niewierność. Aber Gott ist nicht fertig mit uns. Ale Bóg jeszcze nie zakończył z nami swojego planu. Esras Vater war nicht zurückgegangen, Großvater war nicht zurückgegangen, Urgroßvater auch nicht, aber Esra. I na przykład tata Esdrasza nie powrócił do Jerozolimu, jego dziadek nie powrócił, jego pradziadek też nie, ale Esdrasz powrócił. Esra ist ein Priester und auch ein Schriftgelehrter. Konnte schreiben und lesen. Esdras nie był tylko kapłanem, ale też był uczony w piśmie. On potrafił pisać i czytać. Und den Priestern hat Gott sein Wort anvertraut. I właśnie temu kapłanowi Bóg powierzył swoje słowo. Sie hatten die Kopie davon. Alles musste ja handschriftlich geschrieben werden. I ogólnie kapłani posiadali odpis zakonu. To było wszystko napisane ręcznie. Wir lesen Ende Vers 9 von der guten Hand seines Gottes war mit diesem Esra. I a w wersecie 9 czytamy, że dobrotliwa ręka Boga była z Esdraszem. Und Vers 10 sagt uns, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. A w wersecie 10 jest też według dobrego tłumaczenia przetłumaczone, że i on sobie postanowił w swoim sercu, żeby zbadać zakon pański. Hatte persönliche Interesse am Wort Gottes. On osobiście interesował się Słowem Bożym. Konnte es lesen. On potrafił je czytać. Verstand, was Gott sagte. On rozumiał, co Bóg chciał do niego powiedzieć. Und wollte es nicht nur erforschen, aber zu tun. I on nie tylko chciał zbadać, ale też wprowadzić go w czyn. Gott hat gesagt im 5. Mose, werde einen Platz für sich aussuchen, wo seinen Namen hinstellen würde. I na przykład w 5. Mojżeszowej Bóg powiedział, że on poszuka swój miejsca, gdzie mógłby postawić swoje imię. Das war, kam mit der Zeit Davids. David lernte. Das ist Jerusalem. Und auf diesem Berg soll der Tempel gebaut werden. I za czasów Dawida dowiadujemy się, że on wybrał Jerozolimę na to miejsce i na tej górze miała być wybudowana świątynia. Und unter Salomo wurde der Tempel gebaut. I za czasów Salomona ta świątynia została wybudowana. Und unter seinem Sohn wurde das Land in zwei Teile geteilt und Jerobeam im nördlichen Teil machte zwei goldene Kälber für sein Volk zu anbeten. I za czasów jego syna został kraj podzielony na dwie części i w jego północnej części Jeroboam uczynił dwa złote cielce do oddawania im czci. Und hier finden wir die Wegführung wegen der Untreue des Volkes. A tutaj znajdujemy uprowadzenie z kraju przez niewierność ludu. Aber Gott gab eine kleine Erweckung. Und das finden wir in den ersten Kapitel. Ale Bóg dał ożywienie i to znajdujemy w pierwszych rozdziałach tej księgi. Der Tempel wurde wieder gebaut. Świątynia została odbudowana. Und hier einige Generationen weiter hat dieser Esra auf dem Herzen, ich will doch auch dahin, wo Gott seinen Namen gesetzt hat. I tutaj parę pokoleń później jest taki Esdrasz, który postanowił sobie, że chce powrócić tam, gdzie Bóg postawił swoje imię. Und ich möchte auch andere mit mir nehmen, dahin. I też chciał ze sobą wziąć innych, żeby poszli z nim. Und der Herr hat dies gesegnet. Man sieht hier die gute Hand des Herrn. I Bóg to błogosławił, a dobrotliwa ręka Boga była z nim. Und wir lesen von, ja, es zogen einige von den Kindern Israel, Vers 7, und von den Priestern, und den Leviten, und den Sängern, und den Torhütern, und den Netanim
nach Jerusalem hinauf. A w 7 wersecie czytamy, że niektórzy z synów izraelskich i z kapłanów, i z lewitów, i śpiewaków, i odwiernych, i sług świątyni poszła razem z nim. Wenn man Kapitel 8 liest, findet man, dass zuerst keine Leviten gehen wollten. Die Leviten waren die Diener im Tempel. Und die Priester hatten die Anbetung unter sich. Sie opferten die Schlachtopfer und so weiter. A kiedy czytamy rozdział 8, to widzimy, że na początku lewici nie chcieli iść, ale lewici pełnili służbę w świątyni. Oni składali ofiary też na cześć Bogu. Die Leviten waren eigentlich ihre Helfer. Mussten das Schlachten tun, das Aufräumen, das Holz bringen und so weiter. I lewici mieli służbę taką sług, bo oni musieli przynieść drewno, posprzątać to, co było po tej ofierze, przygotować wszystko do nich. Und heutzutage gibt es Brüder. A dzisiaj istnieją bracia. Und wir wissen, dass alle Christen, alle wiedergeborene Christen sind Brüder und Schwester. A my wiemy, że takim braćmi może nazywamy wszystkich nowonarodzonych wierzących, czy też braci, czy siostry. Es gibt einige, die einen großen Namen haben, deren Schriften wir benutzen, oder die weltweit predigen. Ich denke vielleicht an Darby vielleicht. Darby kannte die griechische Sprache, Kelly auch. I istnieją takie osoby, które mają bardzo znane nazwiska, którzy też być może służą gdzieś daleko w różnych krajach. Mam na myśli teraz na przykład brata Darby'ego czy Kelly'ego, którzy znali też grecki. In einem englischen Sprachraum haben wir solche Brüder nicht mehr unter uns. Die alten Sprachen kennen, die großen Betrachtungen schreiben und so weiter. W dzisiejszych czasach niestety w naszym angielskim, w angielskojęzycznych krajach nie ma takich braci już, którzy by znali te języki i pisali takie rozważania. Sie sind in einem Sinn wie die Leviten. Die Leviten, oh, sie machen großes Geschäft. Lebten wohl in Babylon nach all diesen Jahren. I widzimy tu obraz tych lewitów, którym było wygodnie w Babilonie. Oni tam robili, co do nich należy i wygodnie mogli sobie żyć w kraju. Esra musste Leviten holen lassen, die mit ihm gingen. Das liest man in Kapitel 8. Wir haben nicht Zeit, alle Einzelheiten dazu schauen. I o tych lewitach jest mowa w 8 rozdziale. Niestety z powodu braku czasu nie jesteśmy w stanie, żeby czytać wszystkie szczegóły. Ale was ich sagen möchte, ist, dass es ist nie zu spät, das zu tun, das Gott uns belehrt in seinem Wort. Ale co ja chciałbym tu przekazać, to jest to, że nigdy nie jest za późno, żeby wprowadzić w czyn to, co Bóg mówi w swoim słowie. Esra hat die Schrift nicht nur gelesen, aber erforscht. Wollte verstehen, was drin lag. Esra nie tylko czytał zakon pański, ale on go badał, bo on chciał wiedzieć, co w nim dokładnie jest napisane. Und wollte das tun, was so las. Gott sagt, tu dies. Wollte das dann tun. I on też chciał wprowadzić to w czyn. Bóg powiedział, czyńcie tak, i on dokładnie to chciał czynić. Es ist leicht, die Schrift zu lesen. Jest łatwo czytać pismo. Es gibt auch schöne Geschichten in der Schrift. Są też nawet ciekawe historie. Aber wenn Gott uns zeigt, wie wir leben sollen, wie wir ihm dienen sollen, ja, das ist nicht immer so leicht. Ale kiedy my czytamy, jak mamy mu służyć i co mamy czynić, to nie zawsze jest to takie proste.
Und man schaut auf die Mehrzahl der Christen in der Welt. Patrzy się na większość chrześcijan na świecie. Man lernt von ihnen meistens nicht, was Gott genau von seinem Volk haben möchte. Niestety od nich nie jest się w stanie nauczyć tego, co tak naprawdę Bóg chce od swojego ludu. Viele Juden sind nie zurückgegangen nach Jerusalem zum Tempel. Wiele Żydów nigdy już nie powróciło do Jerozolimy, do świątyni. Esra wollte auch in Israel Satzung und Recht lehren. A Esra chciał także w Jerozolimie nauczać prawa. Und die Reihenordnung hier ist die richtige Reihenordnung. Das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und dann zu lehren. A kolejność, jaka tu jest przedstawiona, jest dobrą kolejnością, czyli najpierw zbadanie zakonu pańskiego, później dopiero wprowadzenie go w czyn i dopiero nauczanie. Es ist leicht zu lehren, ohne zu tun. Jest łatwo nauczać, gdy się tego nie czyni samemu. Und man sagt dann, ja, tu, was ich dir sage, aber nicht, was ich tue. I wtedy się mówi, czyń to, co ja ci mówię, ale nie to, co ja robię. Das ist nicht gut. To nie jest dobrze. Nun, Esra brachte so manche zusammen und Gott segnete es. A Esra tak nie postępował i dlatego Bóg to błogosławił. Er hatte dieses Befehl vom König, dass er gehen konnte. So viele, die mit ihm wollten, konnte er mitnehmen. Sie hatten viel Schatz mitzutragen. Und wir haben auch viel Schatz. Wir haben viel Schätze im Wort Gottes. Und wir können sie mitnehmen. Und sie sind eine Freude für uns und auch für den Herrn. Und er sammelte das Volk zusammen und ja, das sei in Kapitel 8, Vers 15, dass Kapitel 8, ja, danke, schade, dass ich so viel spreche. W każdym razie, on powiedział teraz, że Esdrasz dostał pozwolenie od króla, że może wrócić, a z nim mogą wrócić tyle, ile osób będzie chciało i oni faktycznie postanowili, że wrócą i wzięli ze sobą wiele skarbów, czytamy tutaj o tym i my też mamy takie skarby zapisane w Słowie Bożym, które chcielibyśmy ze sobą wszędzie zabierać. Teraz do tego przeczytał werset z rozdziału 8, 15 werset. Ja, Esra holt diese alle zusammen. Das ist interessant, in Kapitel 8, Vers 20 zu sehen, dass von den Netanim, die David und den Fürsten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten, 220 Netanim. Sie waren alle mit Namen angegeben. I ciekawe jest to, też to czytamy w wersecie 20, o tych książętach, które oddali na posługi Lewitom, a także o 220 niewolnikach. Die Netanim waren Nachkommen der Gibeoniter, von denen wir in Josua 9 lesen. Byli to potomkowie Gibeonitów, o których czytamy w Jozue 9 rozdziale. Die hatten Josua und die Fürsten Israels betrogen und sie mussten am Leben bleiben. Sie hätten ausgerottet sein sollen. I oni oszukali Jozuego i przywódców izraelskich i tak naprawdę zasługiwali na śmierć. Aber sie mussten dann Holz hauen und Wasser schöpfen. Ale nie zostali zabici i musieli czerpać wodę i
Und die Nachkommen dieser Gibeoniter, die Netanim, sie freuten sich, dass sie zurückgehen konnten nach Jerusalem. I właśnie ci potomkowie ich cieszyli się, że oni znowu mogą powrócić do Jerozolimy. Wir würden sagen, das waren nicht die begabten Brüder, das waren die gewöhnlichen. Moglibyśmy powiedzieć, że tutaj widzimy obraz nie tych uzdolnionych braci, tylko tych takich zwykłych. Aber dann liest bitte weiter von Vers 21 in Kapitel 8. Bis durch 23. Ósmy rozdział od 21 do 23 wiersza. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie i dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkim, którzy go szukają, lecz jego moc i gniew dotknie wszystkich, którzy od Niego odstępują. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał nam się ubłagać. A w tym rytmie von Babylon nach Jerusalem. Podczas tego powrotu z Jerozolimy z Babylonu do Jerozolimy. Dieser Weg führte auch zum Teil durch Wüste. Ta droga przez, po części prowadziła przez pustynię. Und es war Gefahr, Räuber. I istniały niebezpieczeństwa, byli też rabusie. Diese kleine Gruppe hatte einen großen Schatz bei sich. A ta mała grupa miała duże skarby ze sobą. Heutzutage haben wir auch einen sehr großen Schatz. Także i my dzisiaj mamy w swoich rękach wielki skarb. Wir haben die Bibel. Mamy Słowo Boże. Wir haben auch gute Betrachtungen. Mamy też dobre rozważanie. Gott hat uns viel gegeben von seinem Wort. Bóg dał nam bardzo dużo ze swojego Słowa. Und der Feind möchte es von uns wegstehlen. A wróg chce nam to zabrać. Ja. Und was sollen wir tun? A co mamy czynić? Sollen wir zu den Politikern, zur Regierung geben? Ja, ihr müsst uns beschützen, ihr müsst uns Religionsfreiheit geben und so weiter. Czy my mamy iść teraz do polityków, którzy panują nad naszym krajem, powiedzieć im, wy musicie nas ochraniać, wy musicie dać nam wolność wyznania? Oder sollen wir unser Vertrauen auf den Herrn legen? Czy mamy raczej położyć nasze zaufanie na Panu? Ezra hat die ganze Schar zusammen und sagt, wir wollen fasten. Ezra zebrał całą tą grupę i powiedział, chcemy pościć. Wir wollen uns vor unserem Gott demütigen. Chcemy się ukorzyć przed naszym Bogiem. Wir können nicht stolz sein. Nie możemy być dumni. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind ihm dankbar. Gdyż Bóg wielkie rzeczy dla nas dokonał, a my jesteśmy mu za to wdzięczni. Aber wir können nicht mit Nase hoch in der Luft weitergehen und sagen, wir sind das Elite unter Christen. My nie możemy chodzić z wysoko podniesionymi głowami i mówić, my to jesteśmy elitą spośród wierzących. Wir sind die besten Christen. My jesteśmy najlepszymi chrześcijanami. Wir sind die gehorsamsten. My jesteśmy tymi najbardziej posłusznymi. Wir denken manchmal viel von uns selbst. Często dużo o sobie samych myślimy. Wir haben einen großen, wunderbaren Herrn. Mamy wielkiego, cudownego Pana.
Aber es ist gut, dass wir uns demütigen. Ale ważne jest, abyśmy się ukorzyli albo upokorzyli. Das Fasten, ja, wenn man fastete, aß man nichts oder machte an, tat anderes Sacktuch an oder so. Es war, dass man nicht alles nahm, das man hatte und für sich selbst brauchte. I tutaj widzimy, że oni pościli, to znaczy być może nie jedli, albo też po prostu post dla nas może oznaczać, że nie robimy wszystkiego tego, co po prostu chcielibyśmy zrobić. Man konnte sich dann mehr aufs Gebet konzentrieren. Bardziej na przykład skoncentrować się na modlitwie. Und er sagte, ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, um uns vor unserem Gott zu demütigen, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten. I czytałem o tym, że on zarządził tam nad rzeką Ahava post, aby się ukorzyć przed Bogiem i wyprosić u niego szczęśliwą drogę. Gott führte sie nicht durch eine Wolkensäule. Bóg nie prowadził ich przez taki cudowny kraj. Nie in der Nacht eine Feuersäule war, ihnen Licht zu geben. Die Wolkensäule nachts war sie eine Feuersäule. A sup z tego obok w nocy był supem ognia, który miał dawać mi światło. Und das war ein Licht für das Volk. To dawało mi światło. So führte Gott sie nicht hier. Tutaj Bóg ich tak w ten sposób nie prowadził. Aber er konnte Gott beten für einen geebneten Weg für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Ale pomimo wszystko Estrasz mógł prosić Pana Boga o szczęśliwą drogę dla siebie, dla rodzin i dla całego dobytku. Er hatte scheinbar etwas aus 2. Mose gelernt. Prawdopodobnie nauczył się coś z drugiej Mojżeszowej. Er hatte die Schrift in der Hand. On miał pisma w ręku. Die Heilige Schrift in der Zeit musste alles handgeschrieben werden. Pamiętajmy o tym, że pisma wtedy musiały być pisane ręcznie. Sie hatten keine Druckmaschine. Oni nie mieli wtedy żadnej drukarki. Auch keine computers. Ani komputerów. Und keine telefons, wo man ganze Schrift haben kann. Ani telefonu, w którym można mieć zapisane całe Słowo Boże. Alles musste mit der Hand geschrieben werden. Wszystko musiało być spisane ręcznie. Und Esra hatte lesen können. A Esra też potrafił czytać. Was Pharao versuchte. Als er wollte die Israeliten behindern. Sie sollten nicht aus seinem Land gehen. Pharaon chciał zapobiec temu, żeby lud izraelski nie wyszedł z Egiptu. Egypt ist in der Schrift ein Bild der Welt. Ale wiemy, że Egipt jest w Słowie Bożym obrazem na świat. Und Ägypten gab es Sklaverei für die Israeliten nach dem Tode von Josef. A po śmierci Józefa Egipt stał się krajem niewolnictwa dla synów izraelskich. Und die Welt hat unseren Josef verworfen. A świat odrzucił naszego Józefa. Die Welt hat ihn gekreuzigt. I go uprzedzeżował. Weg mit ihm. Wir wollen ihn nicht. Precz z nim, nie chcemy go. Und seitdem, die Welt hat einen bösen Einfluss auf uns. I od tego momentu świat ma zły wpływ na nas. Möchte uns gefangen halten. Chce nas trzymać w niewoli. Wir sollen die Wege des Weltes lernen. I chcę, żebyśmy uczyli się jego dróg. Esra wollte Gottes Weg nicht nur für die Erwachsenen haben, aber auch für ihre Kinder. Und alles, was sie hatten, sollte Gottes sein. A tu Esdrasz nie tylko chciał szczęśliwej drogi dla siebie samego, ale też dla wszystkich rodzin i dla całego dobytku. Chciał, żeby wszystko należało się Panu. Natürlich war ihm sehr gnädig gewesen.
On był dla niego bardzo łaskawy. Er hätte den König fragen können, kannst du vielleicht 1000 Soldaten mit uns schicken, um uns vor den Feinden, vor den Räubern zu schützen? I Ezraż teoretycznie mógł poprosić króla o to, żeby na przykład podarował mu 1000 żołnierzy, żeby mogli go przed wrogami i przed wszystkimi niebezpieczeństwami chronić. Aber er sagte, ich schämte mich vom König eine Heeresmacht und Reiter zu erbitten, die uns gegen den Feind auf dem Weg beistehen sollten. Ale on tutaj mówi, że wstydził się prosić króla o eskorty jeźdźców, aby bronili ich podczas tej drogi. Denn wir hatten zum König gesprochen und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zum Guten. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Ponieważ, powiedzieli królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go się boją, lecz jego moc i gniew dotyka wszystkich, którzy do niego, od niego odstępują. Das glaubte er. W to uwierzył. Und das wurde bei ihm tat. I on to wprowadził w czyn. Ich frag den König nicht für Soldaten. I powiedział, nie spytam króla o, o żołnierze. Ich vertraue unserem Gott. Ja ufam naszemu Panu. Und was lesen wir dann weiter? I co czytamy dalej? Ja, wir lesen, und so fasteten wir und erbaten dies von unserem Gott. Und ließ sich von uns erbitten. I pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał się nam ubłagać. Ja. Vers 31 sagt, und wir brachen vom Fluss Ahava auf am 12. des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen, und die Hand unseres Gottes war über uns, und rettete uns von der Hand des Feindes und des am Weg Lauernden. A w wersecie 31 czytamy, że wyruszyliśmy z nad rzeki Ahava 20 dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jerozolimu i była nad nami ręka naszego Boga. On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i skórców. Gott ist ein gebetserhörender Gott. Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitw. Gott hat sie dahin gebracht. Das dauerte etwa 4 Monate. Bóg ich tam doprowadził. To trwało mniej więcej 4 miesiące ta podróż. Aber sie kamen glücklich an. Ale oni szczęśliwie dotarli. Der große Schatz hatte man gewogen, ehedem sie Babylon verließen. Te wielkie bogactwo, które mieli ze sobą, zostało w Babilonie zważone. Und als sie in Jerusalem angekommen sind, wurde es wieder gewogen. A kiedy dotarł do Jerozolimy, zostało ono znów zważone. Und es war alle da. I wszystko było na swoim miejscu. Sie hat nichts aufgeben müssen. Oni nic nie stracili. Ja. Vers 32 sagt, und wir kamen nach Jerusalem und blieben 3 Tage dort und am 4. Tag wurde das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes abgewogen. In der Hand Mermos und so weiter. Czytamy o tym w 32, 33 wersecie, że przybywszy do Jerozolimu, wypoczyli przez 3 dni, 4 zaś zostało odważone srebro i złote i naczynia zostały przekazane w świątyni naszego Boga kapłanowi i tak dalej. Vers 34, nach der Zahl, nach dem Gewicht von allem und das ganze Gewicht wurde zu jener Zeit aufgeschrieben. A w 34 czytamy dalej, że wszystko dokładnie według liczby i wagi, które zostały spisane. Und dann lesen wir am Ende des Kapitels, dass sie Opfer dem Gott Israels brachten. A na koniec tego rozdziału czytamy, że oni przynosili Bogu swojemu ofiarę. It's ganz interessant zu lesen, dass es 12 Stiere für ganz Israel war. Jest to bardzo interesujące czytać to tutaj, że na całego Izraela zostało złożonych 12 wołów.
Nicht nur für diese kleine Schar. Nie tylko dla tej małej grupki. Nicht nur für die, die in Jerusalem und Judea wohnten. Nie tylko za tych, którzy mieszkali w Jerozolimie i w Judzie. Für ganz Israel, wo sie auch zerstreut waren. Za całego Izraela, obojętnie gdzie był rozproszony. Gott hatte sein Auge auf seinem Volk. Bóg miał swoje oko nad swoim ludem. Ja, unser Bruder Campbell, jetzt schon lange Jahre beim Herrn ist, sagte oft, dass erzählte eine Geschichte von einem Schottländer. Nasz brat Campbell, który już jest dawno u Pana, opowiadał historię o pewnym Szkocie. Wir sollen gebetet haben, Gott, ich bitte dich für mich, für meine Frau, für unseren Sohn, für seine Frau, uns vier und nicht mehr. Który modlił się, proszę Cię za mnie, za moją żonę, za moim synem i jego żoną i koniec. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht nur für die, die wir kennen, beten. Aber der Herr hat sein Volk in allen Ländern. Musimy o tym pamiętać, że nie możemy modlić się tylko za tymi, których znamy. Bóg ma swoich w każdym kraju. In Nordamerika mache ich einen Gebetskalender. Es liegt mir sehr auf dem Herzen, dass der Herr gesagt hat, das Feld ist die Welt. Że rolą jest cały świat. Okay. W Ameryce Północnej tworzy taki kalendarz z modlitwami związany i zawsze leży mi na sercu o tym, żeby mówić, że rolą jest cały świat. Ich ermuntere unsere Geschwister zu beten für Missionare, die wir kennen, für Brüder, die im Werk des Herrn sind, die wir kennen. Für unsere Geschwister in manchen Ländern, die wir kennen, aber auch die wir nicht kennen. Zachęcam nas wszystkich do tego, aby modlić się za wierzących, którzy są na misjach, za wierzącymi, którzy są w dziele pańskich, kiedy ich znamy, ale też za tych wszystkich wierzących, których nawet nie znamy. In Offenbarung 5 lesen wir, dass vor dem Throne des Lammes werden Leute sein aus jedem Volk und jedem Stamm, jeder Sprache, wir werden alle zusammen da sein. W Objawieniu 5 czytamy o tym, że przed Wielkim Białym Tronem, gdzie będą ludzie z każdego kraju, z każdego narodu, z każdego języka, z całego świata. Und es freut mich immer, wenn ich höre, dass der Herr sein Werk tut, auch ohne uns, in manchen Ländern. Jestem bardzo szczęśliwy, kiedy słyszę, że Pan swoje dzieło czyni bez nas w innych krajach. Vor 30-35 Jahren las ich über Albanien, dass in der ganzen Welt vielleicht 50 Albanier waren, die gläubig waren. Ich kannte einen in Amerika. Około 30 lat temu czytałem o Albanii, że na całym świecie istnieje około 50 Albańczyków, którzy są rozproszeni po całej ziemi i są wierzący. I na przykład takiego jednego znałem z Ameryki. Und dann hat der Herr da die Tür geöffnet. Und gute Botschaft verlacht die Geschichten rein. I ostatecznie Bóg otworzył drzwi i też dobra nowina mogła w postaci pisanej tam do tego kraju dotrzeć. Und unser Bruder Seidel in Korfu in Griechenland geht auch nach Albanien mit Schriften. Nasz brat z Grecji, z Korfu, Seidel się nazywa. On idzie też często z pismami właśnie do tego kraju, do Albanii, tam rozdaje pisma. Manchurian. Mongolei war auch so, das ist buddhistisch und fast kein Christ da. Ich kenne einen Bruder, der mehrmals schon dahin gegangen ist, das Evangelium zu verkünden und jetzt sind einige Tausende in diesem Land bekehrt. Tak samo Mongolia była takim krajem buddhistycznym i
tam też nie było wierzących, ale Pan otworzył drzwi przez jednego brata i teraz tam już się nawróciło tysiące ludzi. Es ist gut, dass wir beten fürs Werk des Herrn in ganzer Welt, auch wenn wir nur einen kleinen Teil davon kennen. Jest więc dobrze, kiedy będziemy modlić się za działem Pańskim na całym świecie, nawet jeżeli znamy tylko jakąś część z Niego. Sie brachten die Stiere für ganz Israel. Und dann wieder Schafe, Böcke, für Sündopfer. Das Ganze als Brandopfer dem Herrn. Oni przynieśli do tych 12 wołów za całego Izraela i też barany i jagnięta. Wenn ich noch einige Minuten haben darf. Jeśli mogę mieć jeszcze kilka minut. Möchte ich sagen etwas von dem Anfang aus Kapitel 9. Chcę powiedzieć coś na temat początku rozdziału 9. Sie sind jetzt glücklich angekommen an dem Platz, den der Herr auserwählt hatte, um seinen Namen dahin zu stellen. Nun war alles in guter Ordnung. Konnten Sie sich jetzt freuen? Sie freuten sich, da angekommen zu sein. A więc teraz lud dotarł do tego miejsca, w którym Bóg chciał postawić swoje imię i wszystko było w jak najlepszym porządku i oni tak naprawdę mogli się teraz bardzo cieszyć z tego. Hier sind sie angekommen und im ersten Vers des 9. Kapitels kommen Oberste zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern des der Länder nach deren Gräueln abgesondert, nämlich von den Kananitern, den Hethitern, den Perizzitern und so weiter. Sie haben, Vers 2, von ihnen Töchtern für sich und für ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Samen mit den Völkern des Landes vermischt. Und die Hand der obersten Vorsteher ist in dieser Treulosigkeit die erste gewesen. A na początku 9 rozdziału czytamy o tym, że przystąpili do Ezdrasza naczelnicy i rzekli, że lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludu tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Hetyjczyków, Perezyjczyków, Jebuzejczyków i tak dalej. I w drugim wersecie czytamy, że brali sobie ich córki za żony dla siebie, dla swoich synów i święte potomstwo zmieszało się z ludem tych ziem. A tym wszystkim przodowali naczelnicy i przełożeni. Man meint, jetzt bin ich endlich da, wo der Herr mich haben will. Można sobie pomyśleć, w końcu dotarłem do miejsca, w którym Bóg chce mnie mieć. Und man findet aus, da gibt's auch Probleme. I widzi się, tutaj też istnieją problemy. Ale es ist nicht immer richtig im die Lehre macht ganz richtig sein. Das tun, aber nicht so. Widzi się, że czasem nauka jest dobra, a wykonania tego brak. Und es liegt schweres Herz in diesem Kapitel. Tutaj jest, ten rozdział jest bardzo smutny. Wir lesen in Vers 3. Und als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Gewand und mein Oberkleid und raufte mir Haar meines Hauptes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Czytamy w wersecie 3, że Ezdrasz, gdy usłyszał te słowa, roztarł swą szatę i płaszcz, wyrwał włosy ze swojej głowy i brody i usiadł przybity. Und manchmal fragt sich einer, bin ich wirklich am richtigen Platz, wo der Herr mich haben will. Czasami niektórzy z nas pytają się Pana, czy na pewno jestem na właściwym miejscu, na tym, w którym Bóg chce mnie mieć. Są przecież problemy tutaj. Aber wir lesen in diesem Kapitel, wie diese Sache behandelt wurde. Es war eine sehr traurige Sache. Es konnte nicht alles an einem Tag getan werden. Es dauerte Monate, bis das die Sache in Ordnung gebracht wurde.
Czytamy w tym rozdziale, jak została ta sprawa, z tą sprawą postępowania zostało. I to była rzecz, która nie dało się uregulować w jeden dzień. To trwały teraz miesiące, żeby to naprawić. Ja, ich habe diese Kapitel etwas mit unserer Geschichte, auch mit Kirchengeschichte verglichen. Ja tą naszą historię trochę porównałem do historii Kościoła. Es ist nicht genau dasselbe, aber es sind Vergleiche da. Oczywiście to nie jest to samo, ale istnieją też podobieństwa. Und die Schrift ist uns gegeben, damit wir davon lernen. A Pismo jest nam dane po to, żebyśmy mogli się z niego uczyć. Als in Johannes 6, zu Anfang des Kapitels, speist der Herr 5000 Männer und Frauen und Kinder noch dabei. My czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, że Pan Jezus nakarmił 5000 ludzi i też poza tym jeszcze kobiety i dzieci. Und sie wollen ihn König machen. I oni chcieli uczynić go królem. Ja, ein König, der uns das Nötige gibt, anstatt von uns nimmt, den wollen wir haben. Tak, król, który nam tyle daje, zamiast brać coś od nas, tego chcemy mieć królem. Und dann fragen sie den Herrn, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes tun. A następnie pytają się, co mamy czynić, aby czynić dzieła Boże. Und er gibt ihnen Antwort, und je mehr er zu ihnen spricht, je mehr sagen sie, diese sind harte Worte, und sie gehen weg. I dalej czytamy o tym, że im, że Pan zaczął do nich mówić, a im dłużej im mówił, to oni powiedzieli, twarda to mowa i odeszli. Endlich sagt der Herr zu seinen Jüngern, die allein mit ihm da standen. Andere, die Tausende waren weggegangen. Kiedy te tysiące odeszły od Pana, Pan powiedział do tych, którzy jedynie z nim pozostali, czyli do swoich uczniów. Und er fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Pyta się ich, czy także i wy chcecie odejść? Und Petrus sagt nicht, Herr, wohin sollen wir gehen? I Piotr nie mówi tylko, Panie, dokąd mamy pójść? Ja, Petrus antwortet für die Jünger. Herr, zu wem sollen wir gehen? Bo Piotr odpowiadał za swoich, za wszystkich uczniów, on nie spytał, dokąd mamy odejść, tylko do kogo mielibyśmy odejść. Ich persönlich habe auch Zeiten der Entmutigung erlebt. Także ja osobiście przeżywałem w moim życiu czasy, w których trudne czasy załamania. Und dachte schon mal, ja, wenn ich da und dahin gehe, wo es keine Versammlung gibt, ich kenne keine Leute da, nehme einen anderen Namen an, kann ich von vorne anfangen. I myślałam sobie, pójdę gdzieś, gdzie nie ma zgromadzenia, gdzie mnie nikt nie zna, przyjmę inne imię. Ja, benutzte dich das Kapitel Johannes 6, zu wem soll ich gehen? Ale Bóg mi zawsze pokazywał, do kogoś miałbym pójść. Ich kann zu keinem anderen gehen. Wir versammeln uns zu ihm. Nigdzie nie mógł iść, gdyż my zgromadzamy się do Niego. Und ich wollte auch nicht wie ein Elias sein, dem der Herr sagen musste, was tust du hier, Elia, als er auf dem Berg war, in der Höhle. Ja też nie chciałem być tak jak Eliasz, do którego Bóg musi powiedzieć, co ty tutaj robisz? Elia hatte manches getan. Der Herr schickte ihn nach dem Bach Kerit, nach Zarephet und nach dem Berg Karmel. Er hat ihn aber nicht nach Horeb geschickt. Bóg wysyłał Eliasza w różne miejsca do potoków. Kidron do Góry Chory. Do Góry Chory właśnie nie wysłał. Ja. Do różnych miejsc go wysyłał, gdzie miał być, a on był tam, gdzie go nie posłał. Ja. Das Wichtigste ist er. Tak, najważniejszy jest on.
Das müssen wir gut behalten. Chcemy to dobrze zapamiętać. Vielen Dank für die Übersetzung. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Mühe gemacht habe. Wir gehen noch eine Minute zurück nach Esra 7. Jeszcze jedną minutkę wrócimy do Esdrasza 7. Wir sahen da in Vers 10, dass Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israels Satzung und Recht zu lehren. Widzieliśmy w 10. wersecie, że Esdrasz postanowił sobie w sercu zbadać zakon pański i prowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Er hatte gelesen, er hatte getan. On czytał i on też to czynił. In kapitel 9 und 10 kommt man zu ihm, was sollen sie tun wegen dieser Unordnung. A w rozdziale 9 i 10 czytamy o tym, że lud przyszedł do niego z pytaniem, co mają zrobić z powodu tego nieporządku, jaki nastał. Und er gibt da Hilfe. I on daje pomoc. Aber wir wenden uns jetzt nach dem Buch Nehemiah. Ale my teraz skierujemy na wzrok na księgę Nehemiasza. Und da möchte ich mit Ende von Kapitel 7 anfangen. I chciałbym zacząć rozważanie końcem rozdziału 8. Die Ereignisse in diesem Buch finden etwa 13 bis 15 Jahre später. Wydarzenia w tym rozdziale odkrywają się około 14 do 15 lat później. Nur das letzte Kapitel nimmt noch weiter Jahre. Tylko ostatni rozdział odgrywa się później. Aber hier ist Esra noch am Leben. Ale tutaj Esdrasz jeszcze żyje. In diesem ersten Kapitel ist er nicht der Führende. A w pierwszych rozdziałach to nie on jest tym, który prowadzi. Das ist Nehemiah. A jest nim Nehemiasz. Nehemiah diente am Hof des persischen Königs. I on, Nehemiasz, służył na dziedzińcu króla. Er hatte eine sehr hohe Stelle da. On miał tam bardzo wysokie stanowisko. Er war eigentlich über die Sicherheit des Königs. On był postanowiony nad bezpieczeństwem króla. Am Ende des ersten Kapitels lesen wir, ich war nämlich Mundschenk des Königs. W 11. wersecie pierwszego rozdziału czytamy o tym, że był on pod czaszą królewskim. Er musste dem König die Getränke bringen. On musiał przynosić królowi napoje. Und in der Zeit war es, das war ein gefährlicher Posten. Manchmal versuchte jemand, den König zu ermorden durch Gift. I to było bardzo odpowiedzialne i niebezpieczne stanowisko, gdyż czasami bywało w tamtych czasach tak, że ktoś chciał otruć króla. Der Mundschenk war dafür verantwortlich, dass dies nicht geschehe. A taki podczaszy był odpowiedzialny za to, żeby coś takiego się nie przytrafiło. So musste er den Wein erst kosten,
Und dann dem König geben. I dlatego on musiał najpierw spróbować wina, a dopiero podawanie zostało to dalej królowi. Das war ein sehr hoher Posten, dass der König ihn so vertraute. To było bardzo wysokie stanowisko i posiadała je osoba, która miała wielkie zaufanie dla króla. Und dieser Nehemiah hörte, dass Jerusalem noch in Schutt und Ruine da lag. A i ten Nehemiasz usłyszał, że Jeruzalem leżał w ruinach, w gruzach. Das lag ihm auf dem Herzen. Hier hat man den Tempel wieder gebaut. Czytaliśmy przed chwilą, że świątynia została na nowo odbudowana. Aber es war keine Mauer um der Stadt. Ale dookoła miasta nie było muru. Die Feinde konnten rein und rausgehen. I wrogowie mogli wychodzić i wchodzić. Pleasure River and Helfensteine und kommt rein. Wystarczyło, że mogli się wspiąć po kupie gruzów, kamieni i byli w środku. Absonderung von der Welt gab es da nicht, weil keine Mauer bestand. Odłączenia, nie istniało odłączenia od świata, ponieważ nie było murów. Und Nehemiah lag es auf dem Herzen, ich möchte doch so gerne dahin, um die Mauer wieder aufzubauen. I właśnie Nehemiasz miał na sercu to, aby powrócić do Jerozolimy i odbudować te mury. Oft hört man von dieser Mauer als Absonderung von der Welt. Często słyszy się o tych murach, że były one oddzieleniem, odłączeniem od świata. Und man denkt nicht so viel daran, dass die Mauer ein Schutz war gegen die Feinde in der Welt. I często zapomina się o tym, że właśnie to mur jest tym, co chroni przed wrogiem ze świata. Nehemiah diente dem König. Nehemiasz służył królowi. Und es war Gesetz da, dass man nicht traurig sein durfte in der Gegenwart des Königs. A istniało prawo, że nie można było być smutnym w obecności króla. Wir lesen in den Psalmen, Psalm 16, dass in deiner Gegenwart ist Fülle der Freude. Czytamy w Psalmie 16, że w twojej obecności jest pełnia radości. Diesen König wollten Götter sein. A właśnie ci królowie chcieli być bogami. We find this out by Daniel. Was der König unterschrieben hatte, konnte nicht geändert werden. Wspomina mi to Daniela, gdzie był też o królu mowa, że jak coś podpisał, to nie można było tego zmienić. Was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, darf nicht geändert werden. Także to, co Bóg dał nam w swoim słowie, nie może być zmienione. Im Buche Esther, niemand konnte von sich selbst in die Gegenwart des Königs eintreten. A w Księdze Estery czytamy, że nikt sam z siebie nie mógł tak po prostu przyjść przed oblicze królewskie. Niemand kommt zu Gott aus eigenem Willen. I także nikt z nas nie jest w stanie przyjść przed oblicze Boże z własnej woli. Der König musste das Zepter ausstrecken. Oder man musste berufen sein, oder sonst musste der König es auf den Dach gönnen, sonst war es Todesstrafe. I to właśnie król musiał wezwać kogoś do siebie, że można było do niego przyjść, albo musiał wyciągnąć do tej osoby złote berło. I tylko w tym momencie można było do niego przyjść. W innym przeciwnym wypadku taką osobę czekała kara śmierci. Dieser König wurden wie Götter behandelt. Królowie więc byli postrzegani i traktowani jak bogowie. Nehemiah betete, fastete monatelang. Nehemiasz modlił się i pościł przez miesiące. Wie könnte ich helfen, die Mauer wieder zu bauen? Jak mogę pomóc, aby odbudować mury? Eines Tages
sah der König, dass er mehr traurig aussah in seiner Gegenwart. A pewnego dnia król zauważył, że Nehemiasz w jego obecności był smutny. Und er fragte, warum bist du traurig? I on spytał się, dlaczego jesteś smutny. Nehemiasz sagte, er wäre traurig, weil die Mauer um der Stadt seiner Väter in Trümmern da war. A on powiedział, jestem smutny, ponieważ mury miasta moich ojców leżą w gruzach. Was möchtest du denn haben? Ja. Cóż chcesz? Spytał król. Ja, ich möchte nach Jerusalem gehen und da die Mauer aufbauen. A on odpowiedział, chcę wrócić do Jerozolimy i odbudować mury. Nehemia wurde dann Landpfleger über das kleine Provinz jenseits des Euphrates. I wtedy Nehemiasz stał się odpowiedzialny tam za tą budowę po jednej stronie Eufratu. Und er fand da auch viele Feinde, die das verhindern wollten. I on napotkał się tam z wieloma wrogami, którzy chcieli tą budowę przeciw. Das findet man in den ersten Kapitel dieses Buches. Und die Mauer wurde gebaut trotz aller Opposition. I to o tym czytamy w pierwszych rozdziałach tej księgi, ale też czytam o tym, że te mury zostały pomimo wszystko, pomimo tego oporu odbudowane. Ein ganz interessantes Buch, wo man liest, wie die Mauer gebaut wurde, trotz Opposition von außen und von innen. I jest to naprawdę bardzo ciekawa księga, jeśli się czyta ją pod tym względem, jak te mury zostały pomimo oporu ze strony zewnątrz, jak i wewnątrz, jak one zostały odbudowane. Denn dem Feind gefällt die Absorption von der Welt, die Christen haben sollten, es gefällt dem Feind gar nicht. Gdyż wrogowi w ogóle nie podoba się oddzielenie, które pragną mieć wierzący od świata. Ale manche Christen mögen auch nicht so abgesondert sein. Ale niektórzy chrześcijanie wcale też nie chcą być tak oddzieleni od świata. Werden manchmal gespottet. Ponieważ takich czeka często wydrwienie ze strony ludzi. Wenn man dem Herrn treu sein will, das ist nicht leicht in dieser Welt. Jeśli chce się wiernie za Panem iść, to nie zawsze będzie to łatwa droga. Aber in 52 Tagen wurde diese Mauer wieder gebaut. Ale my czytamy, że w okresie 52 dni te mury zostały odbudowane. Und dann lesen wir, wer diejenigen waren, die im Buche Esra im zweiten Kapitel zurückkamen. Das ist Kapitel 7. I teraz tutaj w 7 rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy o tych ludziach, którzy Księdze Estrasza w drugim rozdziale powrócili do Jerozolimy. Und als dies in Ordnung ist, finden wir in Vers 72 von Kapitel 7, dass die Priester und die Leviten und die Torhüter und die Sänger und die aus dem Volk und die Netanim und ganz Israel wohnten in ihren Städten. I w wersecie 72 tego rozdziału czytamy o tym, że kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni i pozostały Izrael w swoich miastach. Und als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, synowie Izraelscy byli już w swoich miastach. Zgromadzili się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną. Der erste Tag des siebten Monats war ein Fest Jehovas, das Posaunenfest. Dann wurden Posaunen geblasen und das Volk sollte zusammenkommen. W tego siódmym miesiącu pierwszego dnia było święto
Święto trąb. No, święto trąb. I wtedy było całe lud, to było świętowane, gdzie, trzeba, gdzie oni mieli tymi, na tych trąbach trąbić. Ja, das Volk kam zusammen. Lud miał się zebrać razem. Es war kein Raum groß genug. Sie versammelten sich auf dem offenen Platz vor dem Wassertor. Żadne pomieszczenie nie było w stanie ich pomieścić, więc oni się zgromadzili na placu przed bramą wodną. Das Wassertor erinnert uns an das Wort Gottes. Ta brama wodna przypomina nam o Słowie Bożym. Stilles Wasser in der Schrift spricht vom Wort Gottes. Też spokojna woda w Słowie Bożym mówi o Słowie Bożym. Fließendes Wasser oder sprudelndes Wasser spricht vom Heiligen Geist. A wytryskująca woda albo wzburzona woda mówi o Duchu Świętym. Wir werden als Braut Christi gewaschen mit dem Wasser des Wortes. My jako oblubienica Boża jesteśmy obmyci wodą Słowa Bożego. Und der Herr sprach mit der Frau in Samaria über lebendiges Wasser. A Pan Jezus rozmawiał z tą kobietą w Samarii o żywej wodzie. Und in Johannes 7 spricht er von dem, der zu ihm kommt, aus seinem Bauch werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Und das steht ausführlich, dass dies den Heiligen Geist bedeutete. A w 7 rozdziale czytamy o tym, jak Pan Jezus powiedział do tego człowieka, że z niego w nim obudzi się woda, która sama wytryskuje, i to jest obraz Ducha Świętego. Hier kommt das Volk zusammen. Tausende Leute. Tutaj lud przychodzi, zbiera się tysiące ludzi razem. Sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. I czytamy tutaj, że Esra rozkazał, aby przyniósł siano księgę zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. In den Tagen hatten Leute nicht jeder seine eigene Bibel. W tamtych czasach nie było tak, że każdy posiadał w ręku swoją własną Biblię. Wir hatten großes Vorrecht, die Bibel zu haben in unserer eigenen Sprache. To jest wielki przywilej, że możemy posiadać Biblię w swoim własnym języku. Für mehrere hundert Jahre gab es nur die Bibel auf Lateinisch. Przez wiele setek lat istniała tylko Biblia w języku łacińskim. Und das gewöhnliche Volk konnte Lateinisch nicht lesen noch verstehen. A wiele ludzi z prostego ludu nie potrafiło czytać ani pisać po łacinie. In anderen Teilen hatte man die Bibel auf Griechisch. Aber in eigener Sprache hatte keiner, oder kaum einer. A w innych częściach świata ludzie posiadali Biblię w języku greckim. Ale we własnym języku praktycznie nikt nie posiadał Biblii. Wir haben sogar Bibel für Kinder. Teraz nawet istnieją Biblię dla dzieci. Es ist gut, wenn Kinder früh lernen, die Bibel zu lesen. I jest bardzo dobrze, kiedy dzieci od małego uczą się, aby czytać Biblię. Das Volk hier hat Vorbereitungen gemacht. Tutaj lud poczynił przygotowania. Und wir lesen dann, dass am ersten Tag, im zweiten Vers, am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung, sowohl von Männern als Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Czytamy tutaj w wersecie drugim, że Esra przyniósł zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. Und wir freuen uns, dass wir auch heute zusammenkommen können, Männer, Frauen und solche, die
A także my możemy cieszyć się, że tutaj możemy być zgromadzeni zarówno mężczyźni, jak i kobiety, i ci wszyscy, którzy już potrafią ze zrozumieniem słuchać słowa. Then God's word is for alle. Nicht nur für die Männer, nicht nur für die Erwachsenen, aber auch für die Kinder. Ponieważ Słowo Boże nie jest tylko dla mężczyzn albo tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Als der Herr Petrus fragte, liebst du mich? Und Petrus beantwortete mit einem anderen Wort für lieben, ich hab dich gern. Und der Herr sagte ihm, weide meine Lämmlein. Czytamy o Piotrze, kiedy Pan się go zapytał, czy miłujesz mnie? A on mu odpowiedział innym słowem użytym na to słowo określenie miłości, że tak, miłuje Pana. Pan powiedział do niego, pasz owieczki moje. A dopiero wtedy powiedział moje owce. Najpierw jagnięta, potem owce. I tych owiec miał strzec. Ale najpierw było powiedziane, żeby to właśnie owieczki mogły też coś otrzymać. Ich finde es recht schade, wenn ein Bruder so hoch im Vortrag hält, dass die Kinder nichts davon haben. I naprawdę dla mnie jest to często bardzo przykre, kiedy bracia bardzo używają wyszukanych myśli, także dzieci nie potrafią z tego nic zrozumieć. Dass Kinder nur still sitzen sollen und nichts für sie gibt, das ist immer schade. Szkoda jest, że dzieci często muszą siedzieć po prostu cicho być, a same z tego nic nie mają. Der Herr liebt die Kinder, er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Bo Pan Jezus miłuje dzieci i mówi do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Werd ihn nicht. Nie zabraniajcie. Und nahm sie in seine Arme. I on bierze je na swoje ramiona. In Lukas lesen wir, dass es auch Säuglinge dabei war. W Ewangelii Łukasza pisano o tym, że nawet były przy tym niemowlęta. Und es sagt, er segnete sie. A Pan błogosławił je. Und worin besteht der Segen? Dass man alles gut versteht? A gdzie, na czym polega błogosławieństwo? Na tym, że się wszystko rozumie? Das kann Segen sein. To może być błogosławieństwo. Aber wenn der Herr ein kleines Baby in die Arme nahm. Ale kiedy Pan Jezus brał małe dziecko na swoje ramiona. Und es segnete er es. I błogosławił je. Wie viel hat es verstanden? To ileż ono zrozumiało? Es konnte vielleicht die Liebe seines Herzens fühlen. Może mogło tylko odczuwać miłość, która była z jego serca. Auch wenn von seinen Worten das Baby nicht verstanden hat. Pomimo, że z jego słów niewiele mogło rozumieć. Und die Liebe des Herrn Jesus müssen wir fühlen. Und unsere Kinder sollten auch die Liebe des Herrn Jesus fühlen. I my powinniśmy czuć miłość naszego Pana do nas, także nasze dzieci powinny ją odczuwać. Diese Versammlung war von Männer, Frauen und alle, die Verständnis hatten, zuzuhören. Tutaj to zgromadzenie było złożone z mężczyzn i kobiet, z wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. Und sie hatten kein Mikrofon. I oni nie mieli mikrofonu. Wenn wir 50.000 Leute hier hätten, im Offenen, im Freien, ja, wir würden manches bauen, das sie alle hören könnten. Gdybyśmy my tutaj mieli 50.000 ludzi zebranych, to byśmy nieźle się natrudzili, żeby zbudować coś, żeby wszyscy mogli nas słyszeć. Sie hatten ein großes Gerüst gebaut, es stand obendrauf und einige Leviten standen mit ihm. I oni tutaj też rozbudowali taki podest, na którym mógł stać Ezrasz i kilku lewitów stało razem z nim. Er muss laut gelesen haben. On musiał bardzo głośno czytać. Vers 3 sagt, und er las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und der Frauen und derer, die Verständnis haben. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das
auf das Buch des Gesetzes gerichtet. I w wersecie trzecim czytamy, że czytał on na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. In 5. Mose, ich glaube, Kapitel 31, hatte Gott geboten, dass alle 7 Jahre das Volk zusammenkommen sollte und das Wort Gottes sollte ihnen vorgelesen werden. W 5 Księdze Mojżeszowej, myślę, że to jest w 31 rozdziale, Bóg przykazał, żeby lud co 7 lat zbierał się na jedno miejsce i żeby słowa tego zakonu były odczytywane. Wie viel würden wir lernen, wenn wir nur einmal jede 7 Jahre das Wort Gottes hören? Ile byśmy się nauczyli, gdybyśmy co 7 lat słuchali zakonu Pana? Oh, diese Leute kamen zusammen, sie wollten hören, was Gott in seinem Wort zu sagen hätte. Tutaj ci ludzie pragnęli przyjść na to miejsce i słuchać ze skupieniem, ponieważ byli bardzo ciekawi, co Bóg chciał swoim słowie im przekazać. Ezra stand oben auf diesem Gerüst und dann in Vers 4 sagt, neben standen ihm und es sind mehrere Namen gegeben. I Ezra stał na tym podejściu, podwyższeniu drewnianym, a z nim stali inni lewici i tutaj są wymienieni ich imiona. Ja, und Vers 5 sagt, dass Ezra das Buch öffnete vor den Augen des ganzen Volkes. A w wersie 5 czytamy, że Esterz otworzył księgę na oczach całego ludu. Das Buch hatten die meisten vielleicht noch gar nicht im Leben gesehen. Niektórzy z tych ludzi, którzy tam byli zebrani, możliwe, że tej księgi jeszcze w swoim życiu w ogóle nigdy nie widzieli. Gottes Wort. Słowo Boże. Sie standen auf. Oni wstali. Ja. Sie, als es öffnete, stand das ganze Volk auf. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. Und Ezra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. A Ezra pobłogosławił Pana Wielkiego Boga, a cały lud podniósł swoje ręce i odpowiedział, Amen, Amen. Wir sehen hier große Ehrfurcht. Widzimy wielką bojaźń. Solche Ehrfurcht haben manche leider verloren. Tak, tą bojaźń wielu chrześcijan już straciło. Selbst die Muslime haben mehr Ehrfurcht für ihren Koran als meist die meisten bekennenden Christen für Gottes Wort haben. Nawet niektórzy z islamu mają większą bojaźń przed ich księgą, przed Koranem, niż niektórzy z wyznawców chrześcijaństwa. Koran muss immer über die untere Hälfte des Leibes stehen. Koran, und nichts darf drauf legen. Koran musi być zawsze powyżej drugiej połowy ciała. W rękach trzymany i na nim nie może nic położyć. Das sind ihre Wege, aber wir freuen uns, dass wir die Bibel haben, wir können sie auf dem Schoß halten. To oczywiście są błędne drogi. My się cieszymy, że możemy posiadać Słowo Boże i możemy też je mieć na swoich kolanach. Wenn nötig, können wir die Bibel irgendwo hinlegen. Wir müssen uns immer daran erinnern, es ist Gottes Wort. I możemy położyć ją też wszędzie, ale i tak musimy zawsze o tym sobie przypominać, że to jest Słowo Boże. Ja, sie verneigten sich, sie warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Tak, tutaj skłonili swoje głowy i oddali pokłon Pana z twarzami zwróconymi ku ziemi.
Und dann lesen wir dann im siebten Vers wieder von einer ganzen Reihe Männer. Und da steht dabei, und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz und das Volk stand an seiner Stelle. I w wersecie siódmym czytamy znowu parę imion i pod koniec, że Lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. Ja, das war eigentlich von früh morgen bis zu Mittag. Ich weiß nicht, wie viele Pausen sie gemacht haben, ob sie Pausen gemacht haben. To było od rana do południa i nie wiemy o tym, czy oni w ogóle jakikolwiek robili przerwę pomiędzy. Sie haben keine schönen Stühle, wie wir hier haben. I oni nie mieli takich pięknych krzesł, jak my tutaj mamy. Sie standen die ganze Zeit und hörten zu. Oni po prostu stali i słuchali. Und wie ich es mir vorstelle, ich sage es nur, wie es meine Vorstellung, diese Männer, die genannt sind, und die Leviten, waren ziemlich durch das Volk zerstreut. Dokładnie nie wiemy, jak to jest, ja tylko powiem, jak ja sobie to wyobrażam, że ci ludzie, którzy tutaj są wymienieni, a także Lewici, byli rozproszeni pomiędzy ludem. Esra hat einen Abschnitt von dem Gesetz gelesen. Esra przeczytał fragment zakonu. Und wir lesen Vers 8. Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. I czytamy tu w 8 wersecie, i czytali zakon, z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Wir haben hier drei Teile. Mamy tutaj trzy części. Erstens, man liest Gottes Wort deutlich. Po pierwsze, Słowo Boże czytać się wyraźnie, to jeszcze jest, że wyraźnie czytanie. Das tat Esra. Esra hatte die einzige Kopie des Wortes Gottes in der Hand. To czynił Ezra, on miał jedyną kopię Słowa Bożego w swoich rękach. Und wir müssen uns bedenken, das Gesetz Gottes war vor 900 Jahren vorher gegeben, musimy in der Zeit Moses. Musimy to sobie przemyśleć. Zakon został spisany 900 lat wcześniej, w czasach Mojżesza. Sprachen ändern sich mit der Zeit. Języki zmieniają się z czasem. Ich finde 900 Jahre altes Englisch fast unmöglich zu verstehen. Die Sprache hat sich so geändert im Laufe der Zeit. Na przykład teksty w języku angielskim lat 900 lat wcześniej są dla mnie zupełnie niezrozumiałe, gdyż język w tym czasie tak bardzo się zmienił. Wenn ihr etwas auf Polnisch von dem Jahr 1100 lesen solltet, werdet ihr es verstehen? Gdybyście wy przeczytali takie stare teksty z języku polskim, to czy byście je rozumieli? Ist eine Frage. Aber auch hat sich die Sprache geändert. Das Gesetz war in Hebräisch geschrieben. Und die Leute zu dieser Zeit sprachen Aramäisch. I przecież zakon był też spisany w języku hebrajskim, a ci ludzie rozmawiali w języku aramejskim. Die Sprachen sind verwandt. Te języki są pokrewne. Czeskisch und Polnisch sind verwandt. Czeski i polski też są pokrewne. Auch ukrainisch, russisch und so weiter. Czy ukraiński, rosyjski? Aber es sind nicht dieselben Sprachen. Ale to nie jest ten sam język. Also mussten diese Leviten dem Volk den Sinn geben. Was heißt dies Hebräisch auf unserer Sprache, unserer heutigen Sprache? Sie mussten vielleicht übersetzen. A ci Lewici właśnie musieli wyjaśniać te pisma. Musieli mówić, co z hebrajskiego znaczy po aramejsku. Może nawet musieli tłumaczyć na ich język. Vielleicht stand jeder dieser Leviten so hier und da eine Gruppe von 200 um sich versammelt.
Sie hörten das Gelesene und dann diese Bitten sagten, dies meint so und so. Być może stali jeden lewita wśród grupy z około 200 osób i oni bardzo uważnie posłuchali, a on wyjaśniał im, to jest tak i tak. So, dass man das Gelesene verstand. Także to, co czytano, było zrozumiałe. Oder es kann heißen, sie machten das Gelesene verständlich. Albo, no, on to wyraził też innymi słowami, ale... Schon mal kann einer das nicht so gut im Vortrag tun. Manchmal niektórzy... Nieraz niektórzy nie potrafią tak dobrze wyjaśniać słowa Bożego w wykładzie. Ich glaube, die Leviten haben erklärt, das meint so und so, und haben dann vielleicht gefragt, was hast du davon verstanden? Wie verstehst du diese Sache? Być może Lewici pytali ludu, jak wy to rozumiecie, jak ty rozumiesz, albo ty tą rzecz? Das geschieht meistens in Sonntagsschulklassen und nicht bei Vorträgen. To najczęściej u nas dzieje się na szkółkach niedzielnych, nie zaś na wykładach. Und das ist sehr, sehr wichtig. To jest bardzo, bardzo ważne. Wir wollen nicht nur, ich meine, wenn ich hier stand und eine chinesische Bibel vorlese, was ich nicht tun kann, was hättet ihr aus dem Lesen einer chinesischen Bibel hier? To właśnie jest bardzo ważne, żeby tak było. Bo gdybym ja teraz tu przed wami czytał Biblię po chińsku, chociaż nie potrafię, to co wy byście z tego mogli mieć? Weil ich nur Deutsch und Englisch spreche, muss ins Polnische übersetzt werden. A ponieważ ja tylko mówię w języku niemieckim i angielskim, to na polski musi być to przetłumaczone. Sonst hätten wenige von euch etwas davon. W przeciwnym razie niewiele z was coś by z tego miało. So. Ja, dieser achte Vers ist sehr wichtig, dass Brüderinnenversammlungen so tun, dass sie von Gottes Wort lesen, dass sie den Sinn geben und das verständlich machen. Ten werset jest bardzo ważny dla braci, którzy w zgromadzeniu usługują, żeby właśnie czytali ustęp za ustępem tak, żeby było to dla wszystkich zrozumiałe. Und wir finden dann, dass als die Leute hörten und hörten mehr und hörten mehr, das kam an ihr Gewissen. I my widzimy też, że lud słuchał i słuchał i słowo to dościgało ich sumień. Gott sagt, wir sollen dies tun und wir sollen das nicht tun. Bóg mówi, to macie czynić, a tego nie macie czynić. Wir haben falsch gemacht. Uczyniliście, oni zrozumieli, że uczynili źle. Und mit der Zeit fingen sie an zu weinen. I z czasem zaczęli płakać. In the end of verse 9 sagt, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. I na koniec wersetu 9 czytamy, że lud płakał, gdy słuchając postanowień zakonu. Ja, das Gesetz sagt, du sollst, du sollst nicht. Ponieważ zakon mówi, ty powinieneś, albo ty nie powinieneś. Und wir sind alle Übertreter. A my wszyscy jesteśmy przestępcami zakonu. Wer hat keine Lüge getan, gesagt? Ktoś z nas nigdy w życiu nikogo nie okłamał. Wer hat nie was genommen, das er nicht nehmen sollte? Kto z nas nie wziął nic, co do niego nie należało?
sogar Kinder. Wenn das Lecker da steht, die muss er nicht gut wacht. Ja. Nawet dzieci czasami, kiedy widzą coś, co bardzo im dobrze smakuje, a kiedy mama nie widzi, cały dom. Wenn wir das Gesetz hören, das macht uns an. Kiedy słuchamy zakonu, to nas dotyka. Durch das Gesetz kommen wir nie zu Gott. Przez zakon nigdy nie przyjdziemy do Boga. Das beweist uns, dass wir Sünder sind. To nam udowadnia, że jesteśmy grzesznikami. Ja, das Volk weinte und sie mussten erinnert werden, dieser Tag ist dem Herrn, euer Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Tak, lud płakał, ale było trzeba mu przypomnieć, że dzień ten był poświęcony Panu i dlatego nie mieli się smucić i nie mieli płakać. Es war ein Festtag. To było święto. Und Vers 10 sagt, dass Ezra zu ihnen sagte, geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes, sendet Teile denen, für die nichts zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Betrübt euch nicht, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. I w wersie 10 czytamy, że jest powiedziane: idźcie, najedźcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość Pana jest waszą stroną albo siłą. Der starke Christ ist nicht der, der das längste Gesicht hat wie ein Pferd. Najsilniejszy chrześcijanin to nie jest ten, który ma największą twarz jak kon. Wenn wir uns am Herrn erfreuen. Kiedy się cieszymy z Panem. Wenn er groß vor uns steht. Kiedy On jest wielki w naszych oczach. Das gibt uns Stärke. To daje nam siłę. Wenn wir an uns denken, an unsere Sünden, an wo wir verfehlt haben, ja, das macht uns nicht stärker. Jeśli będziemy wciąż myśleć o naszych błędach, o naszych grzechach, o naszych zawodach, to to nas nie uczyni silnym. Und wir finden, dass die Leviten auch das Volk beschwichtigten. Sie sagten, seid still, der Tag ist heilig, betrübt euch nicht. Und das ganze Volk, Vers 12, ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile zu senden und ein großes Freudenfest zu begehen. I dalej czytamy o tym, że Lewici uspokajali lud, mówiąc: uspokojcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. I lud rozszedł się, aby się najeść, napić i udzielić innym i urządzić wielką radosną uroczystość. Warum? Sie hatten das Wort, die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Dlaczego? Ponieważ oni rozumieli słowa, które im podano. Wir lesen im Römerbrief. Czytamy w liście do Rzymian. Verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also Römer 2, Vers 4. Rzymian 2, 4. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Wir sind nicht zum Herrn gekommen durch die strenge Route. Wir haben von seiner Liebe gehört. Nie przyszliśmy do Pana kierowani rózgą, tylko słysząc o Jego miłości. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Zapłatą za grzech jest śmierć. Aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben durch Christum Jesum. Ale darem łaski Bożej, darem łaski jest życie wieczne przez Pana Jezusa.
und hier. Deswegen wurden die Leute nach Hause gesandt, sollten das Fest feiern. Sie verstanden, was Gott zu ihnen gesagt hatte. Dlatego ci ludzie tutaj zostali odesłani do swoich domów, aby móc się cieszyć i świętować, bo zrozumieli, co Bóg chciał im przekazać. Und am zweiten Tag, Vers 13, versammelte sich die Hälfte des Volkes, die Hälfte der Väter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um aufmerksam auf die Worte des Gesetzes zu hören. Sie wollten mehr hören. I czytamy dalej w 13 wersecie tego rozdziału, że następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, żeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. Oni nadal chcieli słuchać tych słów. Die Güte Gottes hatte seinen Effekt in ihrem Leben. Dobroć Boża przyniosła owoc do ich życia. Die Hälfte brauchen vielleicht nicht jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Oni być może nie musieli codziennie chodzić do pracy. Das ganze Volk konnte nicht jeden Tag zusammenkommen. Lud nie mógł się zgromadzać każdego dnia. Aber die Hälfte konnten doch kommen und Esra, belehr uns mehr, lies uns mehr aus Gottes Wort. I oni przyszli do Ezdrasza i powiedzieli do niego: naucz nas więcej z Twojego słowa. Und was fanden sie? In Vers 14 lesen wir, dass sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Kinder Israel am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und dass sie verkündigen, einen Ruf ergehen lassen sollten durch alle ihre Städte und durch Jerusalem, sagen sollten, geht hin auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Hütten zu machen, wie geschrieben steht. So ein langer Teil, vielleicht kann man für sich lesen. To są wersety teraz 14 i 15, niech każdy sobie sam przeczytaje, bo to jest drugi fragment. Sie sollten großes Fest haben. Oni mieli mieć wielkie święto. Das hat Gott in seiner Gnade im Gesetz geboten. To Bóg przekazał w swoim zakonie. Das Fest feiern die Juden heute noch. To święto obchodzą Żydzi do dziś. Aber nicht so, wie Gott gesagt hat. Ale nie tak, jak Bóg powiedział. Meine Frau und ich waren in Israel gerade zur Zeit dieses Festes vor 21 Jahren her. Przed 21 lat temu razem z moją żoną byliśmy właśnie w okresie tego święta w Jerozolimie. Obrysali im restaurant są zweige oben an der Decke hier und da. Zweige mit Blätter drauf. Aber dass man Hütten für sich baute, nee, das taten sie nicht mehr. Widzieliśmy w restauracjach takie gałązki oliwne na dachach, ale nie, już ci mieszkańcy tam nie budowali szałasów. Dies war ein Fest am Ende des, am Ende der Ernte. To było święto pod koniec żniw. Ein Fest, wo man Gott danken sollte für seine Güte. To było święto, w którym należało dziękować Bogu za jego dobroć. Sie hätten manches andere finden können. Auch der große Versöhnungstag, wo man fasten musste. Wir lesen nicht, dass sie das sagen. Czytamy o tym, że oni mieli w tym czasie Sie fanden dies fest in Gottes Wort. Oni znaleźli to święto w Słowie Bożym. Zwischen diesem ersten Tag am siebten Monat
pomiędzy tym pierwszym dniem siódmego miesiąca. Und diesem Fest war auch der große Versöhnungstag. A pomiędzy tym świętem przełazu było Dzień Pojednania. Das war der ernsteste Tag im ganzen Jahr. To był najbardziej poważny dzień w całym roku. Dann wurden die zwei Ziegen gebracht. Die eine Ziege wurde aufgeopfert, die andere wurde in die Wüste gebracht. I były przynoszone wtedy dwie kozy. Jedna miała zostać, a druga miała być wypuszczona na pustynię. Die Sünden sollten in die Wüste getragen werden. A więc grzechy miały, te winy miały być odesłane w bezdroża pustyni. Sie waren dann wieder für ein Jahr gedeckt. I były przez następny rok jakby zakryte. Aber Gott bewies in dies Fest. Ale Bóg tutaj daje to święto. Und wir lesen in Vers 16, und das Volk ging hinaus und holte Zweige herbei. Und sie machten sich Hütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen des Hauses Gottes, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. I my czytam w wersie 16, że wyszedł lud i przyniósł i odbudował sobie szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach domu Bożego, i na placu przy bramie wodnej, i na placu przy bramie efraimskiej. Das ist das Wichtige, wenn wir was aus Gottes Wort lernen, wenn wir hören, was Gott eigentlich will, was ihm wohlgefällt, das sollen wir tun. I to jest właśnie najważniejsze, żebyśmy my, kiedy coś usłyszymy ze Słowa Bożego i dowiemy się, co jest mu miłe i co mu się podoba, abyśmy też to urzeczywistniali w naszym życiu. Ja, die ganze Versammlung tat es. Całe zgromadzenie czyniło to. Am Ende Vers 17 sagt, denn die Kinder Israel hatten nicht so getan seit den Tagen Josuas des Sohnes Nuns. I w 17 rozdziale wersetu czytamy o tym, że synowie Izraelscy nie czynili tego aż od czasu Josuego syna Nuna. In den Tagen Samuels, in den Tagen Davids, in den Tagen Salomos, Hiskias, diesen guten Königen, hatten sie nie dies so getan, wie Gott sagte. Nawet za czasów Dawida, Salomona i wszystkich królów, którzy byli, Hiskiasza, którzy byli mili Bogu, oni tego nie czynili. Und in dem Christentum im Allgemeinen, die meisten Christen kennen nicht den Weg, den Gott uns zeigt, wie geehrt werden soll. I także wcześniej w całym chrześcijaństwie niewielu ludzi zna tą poprawną drogę, jak Bóg, w jaki sposób Bóg powinien być czczony. Im Allgemeinen kennen Christen wenig davon, versammelt zum Namen des Herrn Jesus zu sein. Ogólnie mało kto zna poprawną drogę zgromadzenia się do imienia Pana. In aller Einfachheit. Prostocie. Er in der Mitte. On pośród. Und wir ihn versammelt. A my zgromadzeni wokół Niego. Ja, das taten die ersten Christen. Tak, to czynili pierwsi chrześcijanie. Aber für die meisten ist das verloren. Ale niestety dla większości to już się straciło. Für 900 Jahre hatten die Israeliten dieses Walpurgisfest nicht so gefeiert, wie Gott es wollte. Przez te wszystkie lata lud izraelski nie obchodził tego święta w taki sposób, jak Bóg tego chciał. Ja. Und es war eine sehr große Freude, wenn wir das tun, was Gott gefällt, was Gott gebietet in seinem Wort, das gibt Freude. Teraz tutaj czytam w 17 wersecie pod koniec, że zapanowała bardzo wielka radość. I także my, kiedy czynimy to, co Panu jest podobne, to podoba, co się mu podoba i co On mówi w swoim słowie, to wtedy będziemy szczęśliwi. This fest war
Eine ganze 8 Tage lang. To święto trwało przez 8 dni. Und es gab solch Interesse für Gottes Wort. Man las im Buch des Gesetzes Tag Gottes Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang und am 8. Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. I czytano z Księgi Zakonu Bożego codziennie od pierwszego aż do ostatniego dnia i obchodzono to święto przez 7 dni, 8. zaś dnia odbyło się uroczyste zebranie zgodnie z prawem. Und wenn dies alles vorbei war, jak się to skończyło? Dann kommt Kapitel 9. To następuje rozdział 9. Am 24. Tag dieses Monats. 24. dnia tegoż miesiąca. Das Fest war vorüber. Było to święto zakończone. Aber sie kamen von sich selbst zusammen. Ale oni sami z siebie przyszli, znowu się zgromadzili. Und bekannten ihre Sünden vor dem Herrn. I pokutowali ze względu na swoje grzechy. Das Kapitel ist ein wunderbares Gebet. Bekenntnis. Ten rozdział jest cudowną modlitwą wyznania. Und da hatten sie noch nicht gelernt, was wir in Römer 7 lesen. A jednak oni nie doświadczyli tego, co my możemy czytać w Rzymian 7. Das Gute, das ich tun möchte, ja, das vermag ich nicht und so weiter. Ich muss die Verse noch lesen, aber dann kommen wir zu Ende. Rozdział 7 Rzymian. Ja, Vers 15. 15 werset. Denn Mitte des Verses, denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Aber nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnenden Sünde. So weiter. Gdyż nie czynię, co ja chcę, ale czynię tego, czego nienawidzę. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Und Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? I werset 24. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Und dann kommt die Antwort. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also nun diene ich selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und so weiter. I następuje odpowiedź od razu, werset 25. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I następnie 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Teraz lange debate ended mit ja jetzt, nun unser Gott, wir wollen dir von nun an dienen. Ta długa modlitwa tutaj w tym rozdziale kończy się tym, że oni chcieli służyć. Wir sind unter dem persischen König, können nicht alles tun, was wir wollen. My jesteśmy teraz pod panowaniem perskiego króla, nie możemy czynić wszystkiego, co nam się podoba. Aber wir machen unter uns einen festen Bund und wir unterschreiben dies. Ja, von nun an wollen wir dies tun, was du willst. Ale my teraz ustalamy to i też chcemy to podpisać, że chcemy czynić to, co tobie jest miłe. Und dieser Bund ist im 10. Kapitel, wo die Namen, die uns unterschrieben, sie wussten nicht, dass sie von sich selbst nicht alles tun konnten, was sie hätten tun sollen. I w wersecie 10 mamy opisane to przymierze i też imiona, którzy to podpisali.
I oni nie wiedzieli, że nie są w stanie zrobić tego, co by chcieli. Und wir machen eigene Gesetze für uns manchmal my und też, wir können sie nicht richtig ausführen. My też czasami robimy sobie różne postanowienia i nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nie jesteśmy w stanie ich wypełnić. Aber was muss es für Ezra gewesen sein, als er dieses große bei dem Volk erlebte, als er nun das Gesetz lehren konnte und der Herr benutzte das Gesetz zum Segen für das Volk. Ale cóż musiało to być dla Ezrasza za przeżycie, kiedy on mógł nauczyć z tego zakonu i on stał się wielkim błogosławieństwem dla ludu. Vielen Dank für die Übersetzung. Vielen Dank für eure Geduld bei diesem langen Vortrag. Aber ich wollte nicht aufhören, bis das ich wenigstens etwas zu Ende kam. Dziękuję bardzo Wam za cierpliwość, ale nie chciałam kończyć wcześniej, zanim nie powiedziałam najważniejsze.